Minecraft, ale w dzisiejszym odcinku sny będą prawdziwe. I muszę uważać, żeby w nich nie zginąć, bo dzieją się tutaj naprawdę dziwne rzeczy. Myli państwo, że gdzie my jesteśmy? Zgaś światło, aby rozpocząć. No tak, sen najlepiej zacząć od zgaszenia światła. Dobrze, to chyba jest ten guzik od światła jakby... O, zasnąłem na stojąco? Ała, moja głowa. Co to za dziwna kraina? Muszę ją zbadać. Mocne słowa jak na kawałek lasu. Dobrze, ale to jest jedyna możliwa droga. My nigdzie indziej nie pójdziemy. Ja przepraszam bardzo, czy mój sen musiał zaczynać się od koszmaru? Czy tutaj naprawdę jest parkour? Mi się nie podoba, ała, jeszcze spadłem. Okej, czy to już to dalej nie koniec, no ja dalej muszę skakać. Okej, ale biorąc pod uwagę to, że to sen, to jestem niesamowity w parkour i tak, bo to mi się wyśniło, ja chcę sam siedzieć swoje sny. No dobrze, dobrze, tylko tutaj jest jakiś dom. Wyimaginowany dom, okej, poziom pierwszy. Magnaci i menele. Co? I coś mi mówi, myle państwo, nie że na głos, tylko tu w środku, Fenzim. Że tutaj ktoś stoi, czy to jest Stachu Jones? Czy to naprawdę Stachu Jones? Ej, wąs z mojej chaty! Zawiasem mi w drzwiach poluzujesz! Bo cóż przylas? W sumie to sam tego nie wiem. Dobra, jak już jesteś, to zostań, mam dla ciebie brudną robotę. W takiej wiosce nieopodal jest pewien mag, co tworzy podobno super armię żuli i chce podbić tę krainę. Sam bym go pokonał, ale nie chce mi się, a pole się samo nie zaora. I mam z nim walczyć tak na gołe pięści? Na strychu mam bardzo potężną broń, ale nie jest to zaklęty miecz. Weź se. Dziękuję, panie Stachu. O, ty! O, mi śledzi głową! A jakbym szedł za niego, to on obróci głowę tak 360 stopni, nie gadaj, to jest niemożliwe. Dobra, olejmy to, pójdźmy po to coś do walki, tak? Bo będę walczył z menelami, przepraszam, czy to... To jest głupi sen. Dobrze, jesteśmy na samym szczycie u góry, co my tutaj mamy? Mamy pajęczyny? I w zasadzie poza pajęczynami to zbyt dużo tutaj nie widzę. Ej, to jest jakaś łopata. Łopata mocy ostatecznej, ostrość 10. No cóż, Stachu Jones ma gest, ale słaby, nieistotne. Co dalej? Mam to, panie Stachu! Mag nie jest wymagającym przeciwnikiem, bo pokonywałem go już wiele razy. Ale trzeba go ostatecznie rozwalić, bo Ham się odradza. Kiedyś ci to wynagrodzę. Do wioski możesz dojść przez tunel koło mojej chaty. Idź skopać im tyłki! Dobrze, panie Stachu Jones, nie wiem dlaczego, ale zrobię to. To jest dziwny sen, to chyba nie jest mój sen w ogóle. Okej, i mam pójść przez długi tunel gdzieś tędy. Przepraszam bardzo, czy jestem na arenie? Huhu. To nie wygląda dobrze, coś czuję, że... O! Co? To pewnie ci żule, muszę ich pokonać, super sprawa! I dlaczego łopatą, no bez jaj? Nie no tak, to jest całkiem standardowy sen, pewnie każdy z was taki ma, no nie? To nie jest tak tylko, że ja mam takie dziwne sny. Tak, ale jestem mega silny w swoich snach i... To było łatwe, możemy... Jak druga fala? Czemu oni biegają? Przecież menele nie biegają! Biegające menele. Dobra, mają puste butelki, dlatego być może jest prościej, zostało dwóch i to już musi być koniec, tak? Chyba, że będzie trzecia fala. Boję się, że może być trzecia fala. No nie wierzę. 1 hour later. Jeny mamy, to trzecia fala za mną. No i jak czwarta fala, no co za głupi sen? 2000 years later. O, dobrze, mamy to. Jak będzie piąta fala, to ja Jak piąta fala? Finał? Jeszcze więcej ich? Słyszę jakąś muzykę i pa... Co to jest? Krzychu spod żabki! Nie, to jest menel ostateczny! Co ty gadasz? Jak ja mam pokonać Krzycha spod żabki? Ja nie jestem go... Ło, co on robi? Nie jestem godzien! Ała, czy ja właśnie zginąłem? Ty, bo chłop ma siekierę, jak ja mam z nim walczyć? Dobra, ja będę spamował, nie obchodzi mnie to, jakby... Ja nie będę walczył normalnie, trzeba tak go pokonać! On też ma taką samą łopatę jak ja. Pewnie od Stachu Jonesa. To wcale nie jest prosta walka, zginęłem już 3 razy. Pokonał mnie Krzychu spod żabki, jest mi trochę wstyd. I ostatni raz! Mam to! Krzychu spod żabki. Naprawdę silna postać. Dobra, teraz pora dorwać tego maga. Okej. I pewnie tędy by trzeba było wejść z tego całego koloseum. Super. Ty, a tu się pali. No tak, lepiej żeby to nie spotkało resztę świata, dobrze, czy ja mam to ugasić? Nie, no nie mogę, gdzie? Czy ja tam widzę Shreka i... Co? Podejdźmy, aczkolwiek trochę się boję. Donkey! Co? Co jest za jedynie, co robisz na moim bagnie? Chwila, ty jesteś tym bohaterem, co pokonał żuli? No, jakoś tak wyszło. Ano dobrze, weź do mojej chaty, mam coś dla ciebie. Shrek zaprasza mnie na chatę, nie wiem czy to jest dobry plan, w sensie ja nie wiem czy ja mam mu ufać, panie Shrek, o. Przepraszam. O. Ty, chciałem wyjść. Chłop mi ogłuszył. Czemu?
Ale naiwny, myślałeś, że jakkolwiek ci to wynagrodzę, zniszczyłeś całą moją armię i utłukłeś mojego najlepszego oficera Krzyśka. A więc ty jesteś tym magiem, o którym mówił Stachu Jones. Stachu Jones ci to przysłał. Ten więźniak rozleniwił się bardziej niż myślałem. A więc gin w męczarniach. Ej, czekaj! Co? Czy jest coś, co mogłem dla ciebie zrobić, abyś mnie oszczędził i nie atakował Krainy? W sumie to tak, bo widzisz, mój osioł ostatnio gdzieś zniknął. Pewnie wpadł do pleco pokojów podczas jednego z moich rytuałów. Musisz go odnaleźć. Wtedy oszczędzę tę nędzną krainę. Bramę do pleco pokojów znajdziesz na południu od mojej chatki. Pewnie pilnuję jej druidzie, ale to już to mój problem, lol. Powodzenia. Przepraszam, panie Szreku, czym jest pleco pokój? Kim są pleco pokoje? Halo, kim są pleco pokoje? Czekaj, mogę wejść tu? Mogę. On dalej mnie obserwuje, nie czuję się bezpiecznie. O! Nic nie klikłem i znowu moja głowa mnie gdzieś przeniosła. Okej, brama powinna być gdzieś w pobliżu. Brama do pleco pokoi. Czym są? O, ty, czekaj, to trzeba z łopaty ich ostatecznie. No właśnie. Ty, co was coraz więcej się robi? Ej, halo, przepraszam bardzo, panowie, proszę przestać mnie tu. Dobra, teraz pora zobaczyć, co skrywają pleco pokoje. Ja mam do tego czegoś wejść? Czym jest pleco pokój? Przepraszam, ja dalej nie rozumiem. Jak pleco pokój? Dobra, po prostu wejdźmy tu i zobaczmy. Co mnie czeka, to mnie gdzieś przenosi. Tutorial how to backroom. Pleco pokój! Backrooms! Pleco pokoje, chapter 2, świetnie. Właśnie tego oczekiwałem po moim śnie. Okej, straciłem łopatę do tłuczenia i ja naprawdę jestem teraz backrooms. Świetnie. Szczerze? Tak, właśnie o tym marzyłem i właśnie o tym chciałem mieć wszystkie sny, że ląduję w pleco pokojach. O! Człowieku, tak się nie robi! Trzeba teraz spodnie przebrać. Dobrze, podążajmy dalej, być może zaraz coś się wydarzy. Nie bardzo wiem gdzie iść, bo chyba utknąłem troszkę. O! Dzień dobry! No już nie trzeba w sumie dzień dobry. Co tu robisz, kolego? Pożycz spodnie i buty i coś tam jeszcze, jakby to mi się bardziej przyda niż tobie. Dobrze, można iść dalej. Dobra, to wygląda jakbym doszedł dokądś, no właśnie, to już był dosyć prosty. Co to za zabaz groły na ścianie? Ups. Dzień dobry? Ła! Czekaj, weź uciekaj, ja nie chcę. Ugadunga, co on krzyczy? Dobra, pora by było uciekać. Trendy. Uciekaj, tam gdzie światło raczej muszę biec, nie tam gdzie ciemno jest. Okej. Ślepy zaułek. Chyba się przejdę. Co jest? Dzień dobry? Co to jest napisane? O! Pleco pokoje to naprawdę niezwykłe miejsce. Tak? Nie da się tego zaprzeczyć? Gdzie ja jestem? Dobra, w skrzynkach nic nie ma, ja nie będę tego nawet przeszukiwał, to jest bez sensu. Co to jest za pomieszczenie? Gdzie się dostęp? To jest dziwny sen. Naprawdę bardzo dziwny sen. Okej. Jestem? W hotelu chyba. Nie wiem. Pracownia 2137. Dzień dobry. O! Badacz, nie przeszkadzaj, gram w nową grę od Roxa Coxa. Okej, sorry mordo, sorry, nie chciałem. Kliknę ci tylko myszkę i stąd idę. Okej. Tam do góry? Nie mogę wejść. Okej, tutaj ktoś tam nie czeka, raczej będę musiał z nim pogadać. Stary, możesz powiedzieć, gdzie ja w ogóle jestem? Jesteś na terenie placówki ANSI. Zajmujemy się badaniem pleca pokojów już od bardzo wielu lat. Uważamy, że ze względu na ich nieskończenie wielką budowę można by je zagospodarować i rozwiązać wiele problemów społecznych. Kim ty właściwie jesteś, co tutaj robisz? Szukam kogoś, moglibyście mi pomóc? Pewnie, ale najpierw przejdź przez komorę dezynfekującą. Mógłbyś zapytać jakiegoś pleco grzyba lub pleco covida. Co? Gdzie ja mam? Tam mam wejść? Ja nie mam pleco grzyba, bez jaj, no co jest? Okay. Nie wiem, czy ja mogę ufać! Do komory mnie wsadzili! Nie czuję się za dobrze, no się nie dziwię. Myślałeś, że nas oszukasz? Dobrze wiem, że jesteś plecem potworem naśladującym człowieka. Zbyt wiele razy daliśmy się nabrać. Doceli go! Kurczę, no znowu! Okej, muszę się stąd jakoś wydostać. Mam zamknięte drzwi, ale mam kibel. Ja całe życie przechodzę przez kible. Dlaczego tak jest? No dobra, co zrobisz, jak chcesz zrobić? Po prostu trzeba wpłynąć do kibla. Straszny kibel. Co to jest za kibel? Tak kible nie wyglądają. Hej ho, jest tu ktoś! Okej, w jedną stronę i... O, mam... Coś znalazłem, to jest stolet pleca potwora. Marzyłem o tym, żeby takie coś znaleźć właśnie. Okej, to powinno być dosyć twarde, aby przebić się przez pancerne szkło. Pleco potwora, nieważne. Okej, wróćmy i spróbujmy przebić tym szybę. To brzmi jak genialny plan. Tak, mogę to zrobić. Świetnie.
Nie no, piękny sen, jakby... Okej, czekaj, tędy może być, to jest guzik. Dobra. Ej, kto tam jest? Ups, ups. Oczyść obszar? Usłyszeli mnie? O nie! Dlaczego mam tylko jeden serce? Przepraszam bardzo. Ła! No co jest? Dlaczego mnie tak tłukło? Okej. Nie podoba mi się to. Wow! Dobra, jest dosyć czysto. Chyba. Kliknijmy guzik. Okej. Tworzyłem bramę. Stage drugi. Wow! Mogę na to wejść i z tego mnie nie zaatakują już? Nie, i tak mnie zaatakują. Ła! Dobra, jeszcze nie wszyscy. Dobra, mamy to, wszyscy! I udało mi się dostać jeszcze kartę dostępu. Czyli pewnie mogę przejść tutaj. Miotacz twojego star... Ech, Boże drogi. Stage trzeci, oczyść obszar, standardowo. Okej, pełno ich tutaj jest! Ła! Dobra! Ej, to jest trochę prostsze, już się spodziewałem, myślę, że będzie trochę ciężej. Ale raczej to nie jest koniec, raczej jeszcze coś tutaj będzie. A nie! Nie widzę, żeby był kolejny poziom. Myślałem, że zdobędą 4 fale jak ostatnio. Dzień dobry! Co jest? Czy to jest finałowy boss? Nie zbliżaj się, plecowy ścierwo, bo odeszliście z powrotem do piekła! Nie jestem żadnym plecopotworem, czemu tak myślicie? Słuchaj stary, szukam takiego jednego gadającego osła. Serio? A, no dobra. Znaleźliśmy gdzieś takiego. A gdzie on jest teraz? Myśleliśmy, że to kolejny plecopotwór, więc poleciliśmy go na kawałki. CO?! No dobra, tak na serio, to jest w pokoju obok, żartowałem. W takim razie sorry, że otłukłem twoich przydopasów. Nic nie szkodzi. Ryzyko zawodowe. Dobrze, czyli czy ja znalazłem osła właśnie? Czy jest jak... Mogę mieć? Proszę. O! To dobra, trzymaj tą klatę, nie chcę tego. Dzień do... Ośle! Osioł, dobrze. Gadający pewnie. To ty ośle? Tak, kto pyta? Przyszedł mi Shrek, żebym cię uratował. Po co? Mogę sam stąd wyjść w każdej chwili. Co to... To czemu tutaj dalej jesteś? Większość życia spędziłem w tym średniowiecznym bagnie. Widzisz, jakie tutaj są luksusy? Ale faktycznie, będę się już tam zbierał. Czekają na mnie zdjęcie do Shreka 5, kota w butach 3 i Shrek... On se wziął i se wyleciał se... Co? A ja... Ośle! A ja? 1 hour later. Co, jest stepnął mnie do domu? W sumie jest niedziela. Pójdę do pana kierownika i zapytam go, o której jutro otwiera sklepik. To ewidentnie nie wygląda jak mój dom, ale mam się pójść przejść do sklepiku. To też nie brzmi dobrze. Okej. Okay. Obudziłem się w dziwnym miejscu i to jest bardzo dziwny dom, chciałbym zaznaczyć. Dobrze. Jesteśmy dalej w lesie i dokąd pewnie dojdę i to ścieżko? O! Dobra, chyba znalazłem ten cały sklepik. Kierowniku, jest tam pan? Zbyszek! Zbyszek, mam pytanko! Nie mamy na to czasu. Mohery z Torunia próbują podbić to uniwersum i zakazać słowa Bambik, ale my im się nie damy. Chodź ze mną, młody człowieku, lecimy na wojnę do Bydgoszczy. Czekaj, co? Zbyszek! Nie spodziewałem się latającego Zbyszka w piątek o tej godzinie. A może i się spodziewałem. Chapter 3. Bitwa o Bydgoszcz. Narasta takie napięcie, że nie wiem, czy je wytrzymam. O! Gdzieś dotarłem. Co to jest za miejsce? Będę się tu z kimś lał na 100%. Dobra, bardzo wolnym krokiem zbliżamy się do bramy. Czy ktoś się tu pojawi, czy przedostaniemy się na drugą stronę tego całego przybytku? Ej, ciepłe jest, nic nie widzę. O, już widzę. Dobra, czekaj. Czy to jest Bydgoszcz? My właśnie trafiliśmy do Bydgoszczy. O! Tu są mieszkańcy Bydgoszczy. Panie Andrzeju, dzień dobry. Witaj, losowy żołnierzu. Będziesz nowym zastępcą naszego kapitana. Ups. Nieważne. Jesteś naszym nowym kapitanem. Musimy pokonać napastników, nim dotrą do centrum. Do boju, żołnierzu. Czy ty mnie właśnie zrzuciłeś? Stary, co ty robisz? A! Coś tak czułem, że będę się tłukł. Okej. Czy to koniec? Tak, przejdź się na drugą stronę. Ja ratuję teraz miasto, także to jestem dumny nawet. Okej. Zamknie... Wow! Gdzie oni są? Z budynku wychodzą! O, kierownik! Panie kierowniku, pomocy, bo oni mnie tłuką i to mocno. Panie kierowniku, tam. O, pato! Zbyszek! Mój królu! Pa Zbyszka, jaki kozak, on ich wszystkich sam tłucze. Zbyszek, dawaj! Jedziesz Zbyszek, mamy ich! Bardzo dobrze. O! Oni mają czołg? Chłopie, żeś mi Zbyszka trafił! Wow! Dobra, trzeba się ich pozbyć. O, no przestań strzelać. O, super. No nie, kolejni.
Co nie, z czołgu wyskakują, co się dzieje? No, no nie, nie chcę zginąć. Dobra, i... pomszczecie kierowniku, dobra. Mamy kierowcę czołgu. O, z siekierą diamentową hop biega. To jaki on jest twardy. Dobra, mamy go. Gadaj, gdzie jest twój szef. On z gry wyszedł. Ale przynajmniej rozwalił mur i mogę przejść dalej. Dobra. O! McDonald's! Gdzie jest? Trafiłem chyba do miasta. No pewnie, no bo gdzie indziej niby mógłby się chować zły człowiek niż w McDonaldzie. Jakby genialny plan, genialny pomysł. Jak tu wejść? O! O! To nie jest McDonald's, to ewidentnie nie jest McDonald's. Nie sądziłem, że zjawi się tutaj tak szybko. Ale dobrze, że jesteś. Zapłacisz mi za śmierć Zbyszka, gałganie! Jestem przywódcą najeźdźców z Torunia. Kogo innego spodziewałbym się na tym stanowisku niż mnie? Kopernik! O, nie spodziewałem się. O kurde, Chopin! Co? Ziom, czemu to robisz? Jedyne, czego chcę, to zawładnąć tym uniwersum, a następnie wymazać z egzystencji to przeklęte słowo. Chodzi o słowo Bambik, uwierz mi, są gorsze. Tak czy inaczej, moja armia już wkrótce zajmie to paszywe miasto. A gdy zdobędę bydgoską tajną technologię kwantową, wszechświat będzie na wyciągnięcie ręki. Jedyne, co jestem na drodze, to ty, więc muszę cię usunąć. Poczuj moc słońca! Czy ja naprawdę walczę z Kopernikiem teraz na śmierć i życie? Co się dzieje, Koperniku, przepraszam. Ła! Chłop jak przyspiesza! Wow! O, ma jakieś punche strasznie silne. No nie no, jakby walki finałowo z Kopernikiem się nie spodziewałem. To jest coś, co delikatnie... Chyba nie myślałem, że to będzie takie proste. Chłop szedł w drugi poziom! I atakuje mnie ziemią! Chłop poruszył ziemię, a zatrzymał słońce, co? Nie, serio, pa, to. Dobra, muszę uważać, bo mnie może utłuc łatwo. Dobra, ma połowę życia, może jakoś do jego... starać się... sposobem naokoło, wtedy mnie tak nie tłucze mocno, chłop. Znając życie, będzie jakąś kolejną wersję, w sensie... będzie jakaś kolejna jeszcze walka, etap, cokolwiek. Pokaż ostatni raz! O, czekaj, gdzie mój miecz? Czemu nie mogę go walnąć? Co się dzieje? Co jest? Coś się stało nie tak, myślę. Co jest? O! Myślałem, że będzie inaczej. Zakończmy to! A myślałem, że młodzież w moich czasach była popaprana. Nie sądziłem, że to kiedyś powiem, ale... Mikołaju, ale z ciebie Bambik! O! Wybuch. Kto to? Co jest? Agent USA zabezpieczyć teren! Chwila, co się dzieje? Co jest? Wykryliśmy ropę naftową na tym obszarze, więc go przejmujemy, taka kolej rzeczy. A poza tym to prezydent chce się z panem widzieć. Panie, czy ja mogę chociaż chwilę odpocząć? Ej, poczekaj chwilę. YouTube wybrał ten film specjalnie dla ciebie, żebyś go obejrzał. Dlaczego? Nie mam zielonego pojęcia. Ale to nie może być przypadek. Kliknij i zobacz, co tam jest, bo czas już się kończy. Za 3, 2, 1.